dieta wegańska jest droga, nie stać mi na dietę wegańską, te wszystkie mleka roślinne, te wszystkie po prostu tofu, te wszystkie soje, to po prostu masakra jakaś. Czy naprawdę uważasz, że dieta wegańska jest droga i cię na nią nie stać? Zastanów się dwa razy, zanim to powiesz. Hej kochani, z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was kolejny przepis. Jest to przepis na coś bardzo prostego, bardzo szybkiego i bardzo taniego. Ten przepis jest to pierwszy przepis z nowej serii filmów, którą sobie niedawno wymyśliłam. Jest to seria przepisów pod tytułem Zadychę. Czyli przepisy za 10 zł dla kilku osób, od dwóch do czterech. Oczywiście nie musi być to dla czterech osób, tylko po prostu cztery porcje, jeśli na przykład jesteście sami. Wiadomo. Zamysł jest taki, by pokazać wszystkim, że dieta wegańska potrafi być nie tylko smaczna, nie tylko pełnowartościowa, nie tylko pożywna i po prostu fenomenalna, ale również tania, prosta i szybka. Więc mam nadzieję, że docenicie mój cały zamysł. Postanowiłam wysłuchać Waszych wszystkich prośb i Waszych komentarzy dotyczących tego, że czasem moje przepisy są dość drogie. No wiadomo, czasem pojawiają się jakieś takie składniki trudno dostępne lub składniki, no, które są dość drogie. Tak więc w tej serii tych przepisów tego nie znajdziecie. Więc jeśli patrzycie na budżet, jeśli na przykład jesteście studentami albo po prostu liczycie pieniądze, to są to przepisy dla Was. Dzisiaj zaprezentuję Wam bardzo prosty makaron, taki jakby a la chiński. Jest to banalnie proste, na serio. Więc zapraszam Was do mojej kuchni i pokażę Wam, jak zrobić ten bardzo prosty, szybki i tani przepis zadychę. Thank you.
Okej, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam spodobał ten przepis. Koniecznie dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej takich prostych przepisów. Ten był naprawdę super banalny, ale mam nadzieję, że niektórym trochę otworzył oczy. Wiecie co? W sumie dostaję wiele komentarzy w stylu: a, dieta wegańska jest droga, nie stać mi na dietę wegańską. No, teraz powiem Wam kompletnie szczerze i to, co powiem, to nie są słowa weganki, nie przemawia przeze mnie dziki weganizm, tylko naprawdę tak jest, że dieta wegańska według mnie jest tańsza. Jeśli gotuje się samemu w domu w większości i no, używa się jakichś prostych składników, to nie ma opcji, żeby ta dieta była droższa od diety tradycyjnej, pełnej nabiału i mięsa. Ponieważ produkty, warzywa, strączki, no, są to najtańsze produkty w sklepie, jakie możecie znaleźć. Taka jest prawda i takie jest moje zdanie i będę go bronić. Więc dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeśli chcecie więcej prostych przepisów i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia, miłego dnia, smacznego, pa pa!